Jedna z taka bardziej chyba też emocjonalnych w tamtych latach. Czasami też właśnie rozmawialiśmy, że to była bardzo miłosna edycja, ponieważ rzeczywiście gdzieś tam pary spotykały się nie tylko w tańcu, ale również prywatnie. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz, jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd, a ze mną pani Iwona Pawlowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Właściwie dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy już po nagraniach odcinka Taniec z Gwiazdami. Właśnie widzę, że zgasili nam światło, ale to nic nie szkodzi, bo ja muszę zapytać o emocje. Odpadł z programu Adam Kszczot. Czy zasłużenie? My jako jury chyba staramy się nie patrzeć, czy zasłużenie, czy nie, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że ktoś musi odpaść. Jest to już smutne, bo nauczyliśmy się, że teraz co odcinek będzie rzeczywiście trochę żal. Myślę, że Adaś przez to, że no jest gwiazdą niewątpliwą ze swoimi sukcesami, ale myślę, że jego twarz nie jest tak bardzo rozpoznawalna i być może miał po prostu mniej SMS-ów. No i taka kolej rzeczy się wydarzyła. Smutno. Już teraz co odcinek będzie smutno. Wśród zagrożonych par była także Dagmara Kazimierska z Marcinem Hakielem. No właśnie, oni chyba nie powinni odpaść. O, dzień dobry, tak pani Dagmaro, właśnie o pani mówię. Słuchajcie, mamy tutaj różową Barbie. Wiesz co, ja nie wiem, czy to była jakaś kolejność ustalona, bo możliwe, że też była kolejność przypadkowa czytania osób, natomiast ja myślę, że Dagmara ma dużą ilość fanów, więc tak chyba nie bójmy się o nią, tak coś czuję, no zobaczymy jak to będzie, ten program jest nieprzewidywalny i wszystko jest możliwe, Dagmara może odpaść w następnym odcinku, a Dagmara może wygrać ten program, słuchajcie, i właśnie to jest cudowne, że tu nigdy nic nie wiadomo. W tym odcinku był progres, ale w poprzednim faktycznie Dagmara dostała od pani dwójkę. Dagmara się tym absolutnie nie przejmuje, natomiast jej fani, no mam wrażenie, że byli wściekli. Czy pani tego doświadczyła? Słuchajcie, mają prawo. Ja na szczęście, bo to mąż i mój menadżer nie pozwala mi w ogóle czytać. Wiem, że jakiś hejt tam się posypał w moją stronę, ale ja już się nauczyłam żyć, żeby nie żyć z hejtem tak naprawdę. Ja nie zapraszam hejtu do siebie do domu, więc i też nie wchodzę na strony, jakby nie czytam komentarzy, tylko słyszałam, że rzeczywiście w moją stronę gdzieś tam to zostało wysunięte, ale ja tym się nie przejmuję. Ja bardziej wykonuję swoją pracę, staram się ją robić jak najbardziej rzetelnie. Mało tego, i tu skieruję swoje słowa do tancerzy turniejowych, tańca towarzyskiego, oni o tym wiedzą. Ja bronię dziedziny, nad którą oni ciężko pracują latami, bronię spraw technicznych i tego, co powinno być w tańcu i wiem, że cały świat taneczny za to mi dziękuje. Taka jest pani rola, absolutnie. No, zresztą jakby to było, gdyby wszyscy dawali od początku same dziedziny? Ja troszkę też o tym mówię, że proszę zwrócić jednak uwagę, że ten program to nie jest walka o pietruszkę, to jest walka o piękną kryształową kulę i również o finanse i oczywiście, jeżeli osoba, która nie umie tańczyć, wygra ten program, ja też będę się godzić z werdyktem, bo moim zdaniem w tym programie jest jakby suma właśnie ocen sędziowskich plus SMS-y, więc różnie to może się ułożyć. W tej edycji mamy całkowicie nowy skład jurorski. Jak pani w tym nowym gronie? Ja czuję się świetnie, nawet się śmiałam ostatnio do tych sędziów, że dzięki nim mam przytoczoną krew, świeżą, nową, czuję się tak podekscytowana, naprawdę, ja mam normalnie włożone w swoje ciało nowe baterie, nowy ładunek energetyczny całkowicie i to mnie bardzo cieszy, bo to mnie bardzo inspiruje, każda z tych osób, która jest w tym programie i Rafał, i Ewa, i Tomek, bardzo mnie inspirują do tego, żebym była jaka jestem, ale też właśnie świeża i nowa, także to jest super. Szeroko komentowany jest Rafał Masarak. Jak on radzi sobie pani zdaniem w tej roli? Tutaj bardzo mi ciężko wypowiadać na ten temat, ponieważ ja siedzę w środku z nimi. Dla mnie są rewelacyjni. Ja czuję się z nimi doskonale. Jak to wygląda w odbiorniku telewizyjnym, do końca nie wiem, bo nie oglądałam jeszcze, ale ja się czuję z nim świetnie, więc ja uważam, że te debiuty wszystkie były fantastyczne. Dzisiaj mnie absolutnie zaskoczył, bo nawiązał komentarzem do edycji, w której tańczył z panią Małgorzatą Foremniak. Pamięta pani tamtą edycję? Oczywiście to była druga edycja. Jedna z taka bardziej chyba też emocjonalnych w tamtych latach. Czasami też właśnie rozmawialiśmy
mówiliśmy, że to była bardzo miłosna edycja, ponieważ rzeczywiście gdzieś tam pary spotykały się nie tylko w tańcu, ale również prywatnie, co w ogóle było super, to wcale nie było, uważam, złe. To też potem odbijało się na tym, co było na parkiecie, bo naprawdę te pary tworzyły takie bardzo zgrane duety. Także to dla nas, jako też sędziów wtedy, to było fantastyczne. No i wszyscy też pamiętamy parę: Katarzyna Cichopek, Marcin Hakiel. Dzisiaj wiemy, potoczyło się różnie, bo takie jest życie i takie też jest... To moim zdaniem tak, to życie toczy się dalej i przejdźmy do tego dalej. Natomiast w tamtych edycjach naprawdę te pary prezentowały się znakomicie. A myśli Pani, że jest szansa, że w tej edycji także wyrośnie jakieś piękne uczucie? Wszyscy byśmy tego tak naprawdę chcieli, bo to jest piękne. Słuchajcie, możliwe jest, ponieważ rzeczywiście taniec bardzo zbliża ludzi. Oczywiście nie od razu musi być romans w tańcu, natomiast jest to możliwe, ponieważ taniec, szczególnie tutaj w programie, kiedy nasze gwiazdy z tancerzami, tu mówię o płci przeciwnej, przebywają, spędzają ze sobą dużo czasu na tak zwane dobre i złe, czyli i się śmieją, i płaczą, i się denerwują, a bardzo emocje łączą ludzi, więc jest taka szansa. Tylko to proszę pamiętać, że musi to też to coś jeszcze zaistnieć, żeby to coś wyszło z tego. Pani Iwona, bardzo dziękuję za rozmowę. Widzimy się na pewno w trzecim odcinku już za tydzień. Dziękuję. Tak, dziękuję ślicznie i pozdrawiam.